Moja tożsamość jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym i zwyczajnym. Jestem kim jestem, więc nie zastanawiam się nad tym. Zakochałem się po prostu w swoim przyjacielu i nie mogłem o tym nikomu powiedzieć, ale pierwszy krok to jest chyba powiedzenie sobie samemu w głowie, że jesteś po prostu gejem. Ja bym powiedziała po prostu nie ma Luli bez Andrzeja i nie ma Andrzeja bez Luli. W tym momencie skupiam się na tym, żeby odnaleźć swoją definicję męskości, a potem jakoś odkopać tą kobiecość, którą musiałem zostawić za sobą. Osoby niebinarne nie są kobietami i nie są mężczyznami. Po prostu. On. Ona. Ono. Oni. Ja. Ty. My. Wy. Wszystkie zaimki miłości. Jesteśmy sobą i jesteśmy piękni.